300 miejsc dla osób niepełnosprawnych, a cóż zrobić wtedy z pozostałymi osobami? Mamy 1168 miejsc pozostałych w mieście, w strefie płatnego parkowania. Gdybyśmy z tego 300 zrobili dla osób niepełnosprawnych, proszę mi powiedzieć, jak funkcjonowałoby nasze miasto. To jest pierwszy zarzut. Tym razem ja pozwolę się nie zgodzić i jest to niemożliwe, żebyśmy wyznaczyli 300 miejsc dla osób niepełnosprawnych. Chciałam przypomnieć, że prawie 4 lata funkcjonuje już u nas płatność mobilna i osoba niepełnosprawna absolutnie nie musi wychodzić nawet z samochodu, a może zapłacić za parkowanie. Naprawdę jest to sposób bardzo wygodny, mało tego, najtańszy, bo płaci za rzeczywisty czas. Więc naprawdę nie trzeba mieć drobnych, nie trzeba chodzić do parkomatów. Można zrobić to z pozycji, właściwie z każdej pozycji, bo można siedzieć na spotkaniu, tak jak jest sesja, teraz można sobie przedłużyć parkowanie, więc no nie ma nic prostszego. Kolejna sprawa, przypomnę, że jeszcze 2 lata temu mieliśmy zaledwie 3% miejsc dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili mamy już ponad 4,5%. Po tej zmianie, którą chcemy wprowadzić, będzie już 6,2. Ustawa nam mówi o 4%. Więc jesteśmy i tak już o ponad 50%, że tak powiem, no nie chcę powiedzieć, że lepsi niż ustawa, tak? To nie o to chodzi, wiadomo, że tych miejsc jest zawsze za mało. My mamy niestety taką jedną przypadek, że chcielibyśmy, żeby te parkingi były, nie wiem, przy samym sklepie, przy samym urzędzie, jeżeli już ktokolwiek musi, nie mówię o słowach oczywiście niepełnosprawnych, jeżeli ktokolwiek musi przejść już kilkaset metrów, to dla niego już jest daleko. Ja myślę, że to też nie najbardziej istotną kwestią jest, żeby tych miejsc było jak najwięcej dla osób niepełnosprawnych, tylko żeby były one wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. I to jest niestety największy problem, zmiana taka mentalności osób, które w sposób nieuprawniony z tych miejsc korzystają. Gdyby takiej sytuacji nie było, myślę, że też problemu z parkowaniem dla osób niepełnosprawnych w naszym mieście byśmy nie mieli.